My tu na Podlasiu razem często się śmiejemy, ale też i zdarza się, że często razem płaczemy. Czad zabija wszystkich, wierzących, niewierzących, prawosławnych, katolików, bogatych, biednych. To zabójca wszystkich tych, którzy zapominają o swoim bezpieczeństwie. Gdy przychodzi ten okres kolędy, zdarza się, że i trzeba pieszo się przejść, zajść, odwiedzić, poczuć też i ten trud dojścia ludzi do domu. Pan Jezus mówi do swoich apostołów: idźcie do każdego miasta i każdej miejscowości i bądźcie z ludźmi. Podczas wizyty kolędowej kapłani rozdają pamiątkowe obrazki każdego roku, które przedstawiają świętych. W tym roku towarzyszył nam obrazek świętego Floriana, który jest patronem strażaków, kominiarzy. Rozdając taką karteczkę ze świętym Florianem, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nasze kanały wentylacyjne są aktywne. Jeśli obrazek zostanie przessany, to znaczy, że wentylacja jest dobra. Jeżeli obrazek odpadnie, to ważny znak. Powinieneś zadzwonić po kominiarza, aby sprawdził wentylację. Stosujmy takie proste metody, tak? Banalne, bo kartkę każdy gdzieś tam znajdzie, czy nawet kawałek gazety. Rolą to nas, duchownych, jest to, aby przestrzegać ludzi, żeby także nad tym bezpieczeństwem troszeczkę sami zapanowali. Tak naprawdę wszyscy wierzymy w tego samego Boga, różnie Go nazywamy. Najważniejsza jest modlitwa w tych wszystkich intencjach, które mamy w naszych sercach, za siebie i za swoich bliskich, za sąsiadów. Każde życie jest to wielki dar dany człowiekowi od Boga. Chociażby ta akcja miała uratować jedno życie, to na pewno poświęcić warto czas na to, aby wszystkim ludziom przypominać o bezpieczeństwie. Jeżeli coś jest zakazane w islamie, ale może uzdrowić nasze życie, wtedy staje się dozwolone. Po raz pierwszy w historii obrazek ze świętym Florianem stał się ekumenicznym narzędziem ratującym ludzkie życie niezależnie od wyznania.